Świat na wskroś. Witamy Państwa. Włodzimierz Batuk i Bartłomiej Zapała. Na początku audycji, jak co tydzień, przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Talibowie świętują ostateczne przejęcie władzy w Afganistanie. W kilku miastach zorganizowali militarne parady. Równocześnie mnożą się informacje o kolejnych zastraszeniach i odwetach, mimo zapowiedzianej wcześniej przez nowych władców amnestii w kraju. Zarówno w Kabulu, jak i w Kandaharze talibowie zorganizowali specjalne przejazdy wojskowych kolumn. Pokazali amerykański sprzęt, który w ostatnich dniach albo został przez nich przejęty od afgańskiej armii, albo został porzucony przez wycofujących się Amerykanów. Eksperci szacują, że talibowie mają teraz najnowocześniejszy arsenał broni w całym regionie. W czasie, gdy talibowie i ich zwolennicy świętowali, byli funkcjonariusze afgańskich służb ukryli się w obawie przed odwetem. Mnożą się informacje o tym, że talibowie intensywnie szukają przedstawicieli byłych władz. Z kolei według organizacji Reporterzy Bez Granic spośród 700 dziennikarek w Kabulu pracuje teraz niecałych 100. Reszta odeszła z pracy w obawie o bezpieczeństwo. W połowie sierpnia talibowie obalili dotychczasowe władze w Kabulu. Stany Zjednoczone oraz inne kraje NATO zaczęły wówczas pospieszną ewakuację swoich obywateli, dyplomatów oraz afgańskich współpracowników. W sumie wywieziono 123 tysiące osób, ale eksperci szacują, że pozostawionych w Afganistanie może być nawet kilkaset tysięcy byłych afgańskich tłumaczy i kontraktorów. W nocy z poniedziałku na wtorek ostatni amerykańscy żołnierze wyjechali z Afganistanu. Tym samym zakończyła się najdłuższa amerykańska i natowska misja wojskowa na świecie. Tuż po tym talibowie przejęli lotnisko w Kabulu. Krótko po tym, jak amerykańscy generałowie ogłosili, że wszyscy żołnierze opuścili już Afganistan, zachodnie i afgańskie stacje pokazały film ze startującym w całkowitej ciemności samolotem transportowym. Gdy tylko wzbił się w powietrze, w rejonie lotniska widać było fajerwerki, a talibowie zaczęli strzelać w powietrze seriami z broni automatycznej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden broni decyzji o zakończeniu misji w Afganistanie. W telewizyjnym wystąpieniu amerykański przywódca oświadczył, że nie mógł zgodzić się na wysłanie na wojnę kolejnego pokolenia Amerykanów. Biden przekonywał, że miał do wyboru zakończenie wojny albo jej eskalację. Podczas wystąpienia w Białym Domu Joe Biden oświadczył, że bierze pełną odpowiedzialność za decyzję o wycofaniu wojsk z Afganistanu. Prezydent USA odrzucił tezę, że gdyby ewakuacja rozpoczęła się wcześniej, to byłaby bardziej uporządkowana. Nie ma takiej ewakuacji kończącej wojnę, którą można by przeprowadzić bez wyzwań i zagrożeń, jakie przed nimi stały, mówił Biden. Prezydent USA przypomniał, że przez 20 lat w Afganistanie służyło 800 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ponad 20 tysięcy zostało rannych, a ponad 2400 zginęło. Wiele rodzin naszych weteranów przeszło przez piekło. Misja za misją, miesiące i lata z dala od rodzin. Nieobecność w czasie urodzin i rocznic, rozwody, problemy finansowe, kłopoty po powrocie do domów, wymieniał Joe Biden. Amerykański prezydent dodał, że wojna w Afganistanie powinna była zostać zakończona już dawno temu. Powiedział też, że Ameryka musi zmierzyć się z obecnymi i przyszłymi wyzwaniami, na przykład ze strony Rosji i Chin, a nie toczyć wojny z przeszłości. Tymczasem talibowie przypuścili kolejną ofensywę na Dolinę Panjshiru, jedyne niezdobyte przez nich miejsce w Afganistanie. Na niewielkim terenie bronią się tam prozachodni bojownicy i byli żołnierze afgańskiej armii rządowej. Jeśli talibowie zdobędą Panjshir, to będą kontrolować kraj w takim stopniu, w jakim nie udało im się tą dwie dekady temu. Z Doliny Panjshiru napływa teraz niewiele wiarygodnych informacji, bo na miejscu nie ma dziennikarza. Rejon jest częściowo odcięty od internetu. Afgańskie media oraz broniące się tam bojownicy twierdzą, że talibowie przypuścili kolejny w ostatnich dniach szturm. Rzecznik talibów twierdzi, że szturm rozpoczął się po tym, jak rozmowy o poddaniu doliny zakończyły się fiaskiem. Ocenia się, że w Panjshirze, dolinie otoczonej górami i trudnej przez to do zdobycia z zewnątrz, jest obecnie kilkadziesiąt tysięcy bojowników. Obroną dowodzą były afgański minister obrony oraz syn legendarnego afgańskiego komendanta polowego Ahmada Shaha Masuda, Ahmad Masud. Obie strony twierdzą, że doszło do walk i że przeciwnik poniósł w nich ciężkie straty, ale informacje te są trudne do zweryfikowania. Z kolei w Heracie na zachodzie Afganistanu protestowała grupa kobiet. Domagają się prawa do nauki i pracy oraz gwarancji bezpieczeństwa. Demonstracja odbyła się przed siedzibą gubernatora regionu. Brało w niej udział około 50 kobiet. Uczestniczki manifestacji deklarowały, że nie boją się nowej władzy i apelowały o włączenie kobiet do formowanego przez talibów rządu.
Talibowie przejęli władzę w Afganistanie w zeszłym miesiącu. Obecnie ustalają kształt i skład nowego rządu. Ich rzecznicy zapowiadali, że ich przywództwo będzie inkluzywne. Zagwarantowali także, że kobiety będą mogły nadal pracować, ale w granicach prawa szariatu. Pozwolili również, aby dziewczęta kontynuowały naukę w szkołach podstawowych, ale do czasu utworzenia rządu wstrzymali edukację kobiet na wyższym poziomie. Za pierwszych rządów talibów przed 2001 roku afgańskim kobietom w większości nie pozwalano uczyć się i pracować. Kobiety nie mogły też wychodzić z domu bez mężczyzny, a w miejscach publicznych musiały nosić burki. Szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab powiedział, że jego kraj powinien utrzymywać bezpośrednie kontakty z afgańskimi talibami. Dał jednak do zrozumienia, że Wielka Brytania nie uzna oficjalnie ich rządu. Niemcy z kolei są gotowe wznowić swą obecność dyplomatyczną w Kabulu, jeśli talibowie spełnią pewne warunki. Jak powiedział szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas, warunki te to powołanie inkluzywnego rządu i poszanowanie podstawowych praw człowieka i praw kobiet. Minister dodał, że Afganistan nie może stać się ponownie bazą międzynarodowego terroryzmu. Sytuacji w Afganistanie poświęcono nadzwyczajne spotkanie Rady Unii Europejskiej w Słowenii. Opowie o tym w rozmowie z Husajnem Oruczewiczem Łukasz Polinceusz z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Komisarz Unii Europejskiej do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni potwierdził, że Bruksela wstrzymuje się z akceptacją polskiego planu odbudowy. Komisja zwleka z zatwierdzeniem dokumentu od ubiegłego miesiąca. Komisarz Gentiloni powiedział w Parlamencie Europejskim, że jest to związane z dyskusją o nadrzędności prawa unijnego w Polsce. To wydłuża procedurę zatwierdzenia funduszy, ale nie powoduje odebrania Polsce zapowiadanych 57 miliardów euro. Do tej pory z 27 państw członkowskich pozytywną ocenę Komisji Europejskiej dla swoich planów odbudowy po pandemii uzyskało 18 krajów. Polska przesłała swój plan do Brukseli w maju. Unijny fundusz odbudowy po pandemii, z którego będą wypłacane pieniądze, wynosi 750 miliardów euro. Zasilą go pieniądze, które Komisja Europejska zaczęła pożyczać na rynkach finansowych. Trwają prace nad unijnymi sankcjami wobec Białorusi za podsycanie kryzysu migracyjnego. Informacje na ten temat potwierdził oficjalnie Ligdywiń z Unijnego Korpusu Dyplomatycznego. Występował on na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego poświęconej sytuacji na zewnętrznej granicy Unii z Białorusią i wykorzystywaniu kryzysu humanitarnego w wojnie hybrydowej przeciwko krajom członkowskim. Na czarną listę mają być wpisani pracownicy służb granicznych Białorusi. To osoby, które uczestniczą w zorganizowanej akcji sprowadzania migrantów na Białoruś, a następnie ułatwiają im przejście na granicę z Litwą, Łotwą i Polską, powiedział jeden z unijnych dyplomatów. Przedstawiciele europejskich instytucji od kilku tygodni krytykują białoruski reżim za nieludzkie traktowanie migrantów i wykorzystywanie ich w wojnie hybrydowej przeciwko krajom członkowskim. Oprócz sankcji na Mińsk będą także prowadzone rozmowy z krajami, z których Białoruś sprowadza do siebie migrantów, aby później przepychać ich przez granicę z Unią w Polsce, na Litwie i Łotwie. Bruksela kontaktowała się w tej sprawie z władzami Iraku, jednak przeloty z migrantami nie ustały. Rozmowy planowane są także z władzami Turcji. Litewska Straż Graniczna opublikowała nagranie, na którym widać brutalne działania białoruskich służb wobec migrantów. Władze w Wilnie od maja zmagają się z kryzysem migracyjnym. Na kilkuminutowym nagraniu widać grupę ludzi przebywających przy litewskiej granicy. Są oni spychani przez uzbrojonych białoruskich funkcjonariuszy do rowu, znajdującego się na pasie granicznym. Po drugiej stronie litewskie służby uniemożliwiają im dostanie się na terytorium Litwy. Białoruś prowadzi także akcję dezinformacyjną. Kilka tygodni temu białoruscy żołnierze weszli na litewskie terytorium i próbowali wepchnąć na nie kilkadziesiąt osób. W sieci opublikowali film, który miał ukazywać brutalność litewskich służb granicznych. Wilno odpowiedziało, że też nagrywało ten incydent. Do Mińska została wysłana nota protestacyjna. Władze w Wilnie od maja twierdzą, że działania reżimu w Mińsku są formą wojny hybrydowej. Od stycznia na Litwę dostało się około 4200 nielegalnych migrantów, podczas gdy w całym ubiegłym roku było ich 81. Od miesiąca litewska Straż Graniczna nie wpuszcza osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Są oni zawracani na Białoruś lub kierowani na najbliższe przejścia graniczne. Tymczasem przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łotwy mówiła w Parlamencie Europejskim, że migranci, którzy są na granicy, przylatują na Białoruś korzystając z wiz turystycznych.
korzystają z biur podróży na Białorusi, są goszczeni przez władze w hotelach, a potem transportowani na granicę. Zabierane są im dokumenty. Jest to operacja cyniczna, bo Łukaszenko wykorzystuje sytuację osób najbardziej narażonych, czyli kobiet i dzieci, powiedziała Zanda Kalnina Łukaszewicza. Rząd Bułgarii wysłał wojska, by wsparło ochronę granic z Grecją i Turcją. Na razie na granicę oddelegowanych zostało 700 bułgarskich żołnierzy, ale kontyngent ten może zostać zwiększony. Liczba osób usiłujących przedostać się do Bułgarii, głównie z Turcji, przez tak zwaną zieloną granicę, w ostatnich dniach rośnie. Pierwszych 400 żołnierzy wyposażonych w sprzęt noktowizyjny, samochody terenowe, łodzie patrolowe oraz drony obserwuje już i rozpoczyna swoją służbę na granicy. Kolejnych 300 ma do nich dołączyć w przyszłym tygodniu. Ich zadaniem jest wzmocnienie liczącego około 1000 ludzi Korpusu Policji Granicznej, który już pilnuje granicy Bułgarii z Turcją i Grecją. Bułgaria posiada posterunki na wszystkich swoich granicach, albowiem obok Rumunii, Chorwacji i Cypru jest i tym krajem członkowskim Unii Europejskiej, który jeszcze nie należy do strefy Schengen. A to właśnie z terenu Turcji i Grecji napływa obecnie do Bułgarii najwięcej osób, które przekroczyły jej granice niezgodnie z przepisami, a więc nie na przejściach granicznych i bez okazania dokumentów tożsamości. Więcej na ten temat powie w dalszej części Świata na Wskroś dr Spasimir Domaracki z Uniwersytetu Warszawskiego. Rosja kieruje około 2,5 tysiąca żołnierzy na ćwiczenia wojskowe na Białoruś. W manewrach Zapad 2021, które rozpoczynają się 10 września, ma uczestniczyć na Białorusi prawie 13 tysięcy żołnierzy białoruskich i rosyjskich. Manewry Zapad 2021 będą się również odbywać na poligonach rosyjskich. W obu krajach w ćwiczeniach, które potrwają tydzień, ma uczestniczyć łącznie 200 tysięcy żołnierzy oraz 80 samolotów i śmigłowców, 15 okrętów, 290 czołgów i 240 dział. Rosyjskie źródła wojskowe informują, że w manewrach będzie również uczestniczyć około 2000 żołnierzy z państw należących do poradzieckiej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz z innych zaprzyjaźnionych krajów. Ukraina potępiła decyzję Rosji, która nie przedłużyła mandatu obserwatorów OBWE na dwóch przejściach granicznych w Donbasie. Odpowiednie oświadczenie wydał ukraiński minister spraw zagranicznych. Chodzi o przejścia graniczne Gukowo i Donieck. Oba znajdują się na granicy Rosji z ukraińskimi terytoriami, obecnie kontrolowanymi przez prorosyjskich separatystów. Jak napisano w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji podczas posiedzenia stałej rady OBWE, Rosjanie ogłosili o zamiarze nieprzedłużenia mandatu obserwatorów. W ocenie Ukrainy jest to świadomy sabotaż mińskich uzgodnień pokojowych i potwierdzenie zamiaru Rosji dalszego dostarczania do Donbasu uzbrojenia, amunicji, najemników i regularnego wojska. Rosja od 2014 roku, a więc od swojej agresji na Ukrainę, nielegalnie zbroi i kieruje oddziałami prorosyjskich separatystów. W działaniach zbrojnych na wschodzie Ukrainy zginęło około 14 tysięcy osób. Prezydent USA Joe Biden spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Głównym tematem rozmów były kwestie bezpieczeństwa wobec rosyjskiej agresji w Donbasie i na Krymie. Joe Biden zadeklarował wzmocnienie sojuszu z Ukrainą i współpracę w dziedzinie energetyki. Wołodymyr Zełenski dziękował za wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, w tym za dodatkowy pakiet pomocy wojskowej w wysokości 60 milionów dolarów, która obejmuje ręczne wyrzutnie rakiet przeciwpancernych Javelin. Mówił też o zagrożeniu ze strony Nord Stream 2 oraz aspiracjach euroatlantyckich Ukrainy. Estoński parlament wybrał nowego prezydenta. Został nim dyrektor Estońskiego Muzeum Narodowego Alar Karis. W Estonii nie ma bezpośrednich wyborów prezydenckich. Głowę państwa wybierają deputowani. Prezydent wybierany jest w głosowaniu tajnym. Aby objąć urząd, Alar Karis musiał zdobyć przynajmniej 68 ze 101 głosów. W pierwszej turze zagłosowało na niego 63 deputowanych. Następnego dnia poparło go 72 parlamentarzystów. Alan Karis był jedynym kandydatem. Dopiero w ostatnich dniach uzyskał poparcie dwóch największych ugrupowań koalicyjnych, dzięki czemu zebrał wymaganą liczbę podpisów. Rozpocznie urzędowanie 11 października. Do tego czasu funkcję głowy państwa będzie nadal pełnić dotychczasowa prezydent Kersti Kaljulaid. Francuski minister spraw zagranicznych wezwał swojego nowo mianowanego irańskiego odpowiednika do natychmiastowego powrotu do negocjacji nuklearnych. O rozmowie telefonicznej Jeana-Yvesa Le Driana z Hosseinem Amira Bodalachianem poinformował francuski resort dyplomacji. Le Drian wyraził zaniepokojenie wszystkimi działaniami jądrowymi prowadzonymi przez Iran z naruszeniem porozumienia nuklearnego zawartego między Teheranem
a światowymi mocarstwami w 2015 roku. Iran stopniowo naruszał granice porozumienia, od kiedy Waszyngton wycofał się z tej umowy w 2018 roku. Według Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób nie ma w tej chwili konieczności podawania kolejnych dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Z raportu opublikowanego przez tę agencję wynika, że podanie dodatkowych dawek osobom w pełni zaszczepionym może być rozważane w przypadku jednostek o obniżonej odporności. Dodatkowe szczepienia są przewidywane dla seniorów i osób po przeszczepach. Europejska Agencja Leków zachęca kraje unijne do przygotowania się na podawanie dodatkowych dawek. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po przeanalizowaniu dostępnych danych na temat szczepień i poziomu odporności. W raporcie stwierdzono również, że wszystkie szczepionki zaakceptowane w Unii Europejskiej w pełni chronią przed ciężkim przebiegiem zakażenia i przed zgonem na skutek COVID-19. Jednocześnie zauważono, że w Europie 1/3 dorosłej populacji nie jest jeszcze w pełni zaszczepiona i należy podjąć wysiłki zmierzające do zachęcania większej liczby Europejczyków do przyjęcia szczepionek przeciwko COVID-19. Co najmniej 41 osób zginęło na skutek powodzi w regionie metropolitalnym Nowy Jork. Życie w nawałnicy straciło przynajmniej 23 mieszkańców New Jersey, poinformował gubernator Phil Murphy. Policja z Nowego Jorku poinformowała również, że w wyniku powodzi zginęło 15 osób, a kolejne 3 zginęły na przedmieściach Westchester. 3 osoby zginęły również w pobliżu Filadelfii w Pensylwanii. W Stanach Nowy Jork, Pensylwania i New Jersey ponad 700 tysięcy osób pozostaje bez prądu. W wielu miejscowościach brakuje wody i benzyny, a uszkodzone drogi utrudniają prowadzenie akcji ratunkowych i dostaw żywności. Odwołano większość połączeń lotniczych i kolejowych. 78. Festiwal Filmowy w Wenecji został otwarty. Na uroczystości w Pałacu Filmowym w Lido uczestniczył prezydent Włoch Sergio Mattarella. Zamykająca gala z wręczeniem nagród odbędzie się w sobotę 11 września. Po uroczystości odbyła się projekcja filmu Pedro Almodovara Madres Paralales z Penelope Cruz w roli głównej. Film uchodzi za jednego z faworytów głównego konkursu, w którym bierze udział 21 obrazów, w tym film Jana Pawła Matuszyńskiego Aby nie było śladów, opowiadający o zamordowaniu przez milicję podczas stanu wojennego maturzysty Grzegorza Przemyka. Zmarł grecki kompozytor Mikis Theodorakis. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych greckich kompozytorów ubiegłego wieku. Miał 96 lat. Sławę przyniosło mu stworzenie muzyki do filmu Michaela Kakoyanisa Grek Zorba z 1964 roku. Theodorakis podczas II wojny światowej jako nastolatek przyłączył się do ruchu oporu przeciwko niemieckiej i włoskiej okupacji. W latach 60. walczył z władzami dyktatorskimi i był aresztowany. Po ułaskawieniu wyjechał do Paryża. Mikis Theodorakis był także politykiem, członkiem greckiego parlamentu. Przez lata był działaczem na rzecz ochrony praw człowieka i pokoju. W roku 2000 został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. W Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych poświęcone wpływowi sytuacji w Afganistanie na kwestie ochrony międzynarodowej imigracji oraz bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Unijni ministrowie przyjęli również wspólne oświadczenie, w którym wyznaczają kierunki działania wspólnoty w związku z możliwymi konsekwencjami rozwoju wydarzeń w Afganistanie dla sytuacji Unii Europejskiej i jej bezpieczeństwa. Ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej uzgodnili, że państwa członkowskie wspierane przez Frontex powinny zapobiegać próbom nielegalnego przekraczania granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Chodzi o to, żeby nie dopuścić do powtórzenia błędów z poprzedniego kryzysu migracyjnego. Reprezentujący Polskę wiceminister Bartosz Grodecki zgłosił postulat, by Unia Europejska skuteczniej niż dotychczas chroniła swoje granice i wypracowała odpowiedź na zagrożenia hybrydowe, w tym na instrumentalne wykorzystanie migracji przez państwa trzecie w celu destabilizacji Unii Europejskiej i wywierania presji politycznej. Zdaniem unijnej komisarz do spraw wewnętrznych Ylvi Johansson, Unia Europejska powinna przyjąć afgańskie kobiety, dzieci, sędziów i dziennikarzy, a także działaczy na rzecz praw człowieka. Podkreśliła przy tym, że należy zrobić wszystko, aby uniknąć kryzys podobny do tego, z którym mieliśmy do czynienia w 2015 roku.
Komentarz Łukasz Polinceusz, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych. Obecny, szykujący się na szerszą skalę kryzys migracyjny nie napawa optymizmem z kilku powodów, czy też z kilku przyczyn. Z jednej strony mamy do czynienia z nie do końca rozwiązaną sprawą właśnie w obszarze ruchów migracyjnych wokół Turcji, gdzie te ruchy migracyjne jeszcze stanowią pokłosie poprzedniego kryzysu migracyjnego napływającego do Europy. Z drugiej strony mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, w którym transporty z Pakistanu przedostają się, transporty lotnicze, między innymi na terytorium państwa Białoruś, gdzie też trwają próby, czy też są uskuteczniane próby dalszego przemytu osób na terytorium Unii Europejskiej. Sytuacja staje się o tyle niebezpieczna, że ma wymiar nie tylko polityczny, prawny, ale też humanitarny, więc takie działania dzisiaj Unii Europejskiej nadzwyczajne są po prostu konieczne. Wymiar, który został poruszany podczas tego spotkania, obejmuje de facto trzy zagadnienia. Z jednej strony pomoc humanitarną i to jest to, co w pierwszej kolejności powinno być realizowane dla osób uciekających z terenu zagrożenia na terytorium państwa Afganistan i wsparcie finansowe tychże osób, które też potrzebują właśnie środków do życia. Ale przede wszystkim to wsparcie ukierunkowane do państw ościennych, które mogłyby potencjalnie wesprzeć i pomóc osobom uciekającym z Afganistanu, ale też pomóc w tym, żeby ta fala uchodźców była zatrzymana właśnie na rdzennym terytorium wokół Pakistanu, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia Europy. I to jest ten jeden z kluczowych elementów dla wsparcia w tej chwili ruchu uchodźczego. Z drugiej strony wsparcie finansowe dla w ogóle, czy też zapewnienie wsparcia finansowego na pomoc rozwojową dla samego Afganistanu, które mogłoby stanowić taką kartę przetargową w dialogu z talibami, dialogu dla ustabilizowania sytuacji, co nie jest, jak wiemy doskonale, sprawą łatwą, co nie do końca udało się na przestrzeni ostatnich, nie tylko ostatniej dekady, ale też poprzednich dekad. Pamiętajmy, że konflikt w Afganistanie trwa de facto od lat 70., 60. już, więc tu mamy do czynienia z długoletnim procesem, który nie jest łatwy do zrealizowania. Niemniej taka pomoc, jeśli chodzi o wsparcie ekonomiczne i rozwojowe dla Afganistanu, jest dla środowiska międzynarodowego niezmiernie potrzebna. Trzeci aspekt to rzeczywiście zabezpieczenie już samego obszaru Unii Europejskiej i Europy przed falą uchodźców i tutaj też mamy bardzo wiele do zrobienia, nie tylko z pozycji Polski, ale też całej Unii Europejskiej. I tu oczywiście też szereg zagrożeń i szereg wątpliwości, w jaki sposób to przeprowadzić, bo z jednej strony mamy do czynienia z wymiarem prawno-politycznym w kontekście umów europejskich, jak i też konwencji genewskich. Z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacją humanitarną, czego jesteśmy świadkami na pograniczu polsko-białoruskim. Tu warto odnieść się znowu do tematu poprzedniej fali uchodźczej, to znaczy, czy wtedy zachowaliśmy solidarność europejską. Wiadomo, że tak się nie stało. Dzisiaj również jest to ryzyko, że ta solidarność europejska także nie zostanie zachowana. Dzisiaj szczególnie kraje nadbałtyckie oraz Polska odczuwają potencjalne ryzyko właśnie fali uchodźczej ze strony wschodniej. Wcześniej były to kraje południa Europy, Włochy, między innymi Grecja czy też Hiszpania. Wtedy też nie było solidarności ogólnoeuropejskiej zachowanej, więc to jest na pewno wyzwanie, przed którym Europa będzie stała, na które będzie musiała sobie odpowiedzieć. Wydaje się, że niektóre państwa zdały ten test w przygotowaniu się do
właśnie nie tyle uchodźców, bo im należy się pomóc zawsze, natomiast do imigrantów ekonomicznych i niektóre państwa europejskie nie zmarnowały tego czasu ostatnich 6-7 lat do tego, aby się przygotowywać poprzez programy społeczno-adaptacyjne. Natomiast niektóre kraje, takie jak Polska, niestety ten okres zmarnowały i w żaden sposób nie jesteśmy dzisiaj jako kraj przygotowani do tego, żeby imigrantów ekonomicznych móc przyjąć i zintegrować, zaadaptować na naszym terytorium. Nie tylko Polska, ale także wiele innych krajów europejskich w obliczu starzejących się społeczeństw będzie potrzebowała imigrantów, będzie potrzebowała specjalistów, będzie potrzebowała młodych ludzi, młodego pokolenia do tego, aby mogli tutaj żyć, pracować, normalnie funkcjonować, także edukować się. W żaden sposób dzisiaj nie jesteśmy do tego przygotowani. Europa w całości, jako Europa, jako Unia Europejska, także oczywiście ma wiele do zrobienia jeszcze. Te programy powinny być, powiedziałbym, zunifikowane na tyle, na ile jest to możliwe. Natomiast ten wymiar indywidualny przypisany poszczególnym krajom również powinien być brany pod uwagę. Mam tutaj na myśli szczególnie regionalne podejście do tego, jakich szczególnie specjalistów, czy jakiego typu zawody, preferencje osób powinniśmy przyjmować, czy też jakie osoby mogłyby być pożądane w poszczególnych obszarach geograficznych, nie tylko Polski, ale szerzej całej Unii Europejskiej. To da się przecież zrobić, bo takie zapotrzebowania mogą być wyrażane i mogą być w sposób opracowywane do tego, aby także osoby, które będą poszukiwały swojego nowego miejsca, tej relokacji do funkcjonowania w nowych okolicznościach, także pewnie mogłyby też być do tego przygotowane. Więc tu mamy rzeczywiście sporo do zrobienia, natomiast wydaje się, że wciąż nie funkcjonują te programy, nie są one opracowane do tego, żeby być rzeczywiście do takiej sytuacji, w której nie tylko imigranci ekonomiczni z państw, które dzisiaj są zagrożone jakimiś sytuacjami wojennymi, czy też innymi zagrożeniami, tak jak właśnie z obszarów Syrii, czy wcześniej teraz z Afganistanu, ale także musimy pamiętać, że w najbliższych latach możemy się spodziewać dużej fali imigrantów związanych z sytuacją taką, powiedziałbym, społeczną, czy też sytuacją zdrowotną. Mam tutaj na myśli chociażby obszar Afryki, której coraz bardziej brakuje dostępu do żywności i do wody pitnej, co oznacza, że osoby, które tam w tej chwili zamieszkują, będą przemieszczać się albo na południe kontynentu, albo na północ do Europy. Więc tu jest też pewnie wyzwanie również dla nas, dla Europy, dla Europejczyków, dla Unii Europejskiej, jak się do tego przygotować i w jaki sposób ten temat zgłębić. Wydaje się, że marnujemy niestety ten czas na grę polityczną w niektórych sytuacjach i też utarczki takie, powiedziałbym, formalno-prawne, natomiast nie zastanawiamy się nad długofalowym programem przygotowującym państwa europejskie do konieczności przyjęcia tych imigrantów ekonomicznych. Sytuację po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej komentował Łukasz Polinceusz, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych. Wysyłanie wojsk do ochrony granicy jest w Bułgarii prostą procedurą, bo od 2016 roku obowiązuje w tym kraju nowelizacja ustawy o siłach zbrojnych, która pozwala kierować żołnierzy na państwowe granice. To premier w takiej sytuacji określa zakres obowiązków wojskowych. Na razie na granicę oddelegowanych zostało 700 bułgarskich żołnierzy, ale kontyngent ten może zostać zwiększony. Liczba osób usiłujących przedostać się do Bułgarii przez tzw. zieloną granicę w ostatnich dniach rośnie. Od początku roku bułgarskie służby zatrzymały dziesiątki tysięcy migrantów. Z terenu Turcji i Grecji napływa obecnie do Bułgarii najwięcej osób, które przekroczyły jej granice niezgodnie z przepisami, a więc nie na przejściach granicznych i bez okazywania dokumentów tożsamości.
Większość z nich została wydalona z powrotem na tureckie terytorium zgodnie z obowiązującą od 2016 roku unijno-turecką umową migracyjną dotyczącą także kwestii readmisji. Bułgaria posiada posterunki na wszystkich swoich granicach, bowiem obok Rumunii, Chorwacji i Cypru jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, który jeszcze nie należy do strefy Schengen. Komentarz dr Spasimir Domaracki z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy do czynienia z obawami wynikającymi z wydarzeń, które miały miejsce w Afganistanie, wycofaniem się wojsk amerykańskich, spodziewaną kolejną olbrzymią falą napływu imigrantów z tej części świata. Mam wrażenie, że te reakcje są zarówno na polskiej granicy, jak i na bułgarskiej, jako odpowiedzią na takie świadomość braku przygotowania ze strony Unii Europejskiej, bo proszę zwrócić uwagę, że w swojej istocie niewiele uczyniono, żeby kryzys migracyjny rozwiązać. On został wyciszony i niejako przejęty przez, zdominowany przez wyzwania, przed którymi stanęliśmy w kontekście koronawirusa. Nigdy nie wprowadzono żadnych jednoznacznych rozwiązań, które by dały odpowiedź na to, kto, kiedy, w jaki sposób może wkraczać do Unii Europejskiej. Co więcej, Unia Europejska posiada swoje regulacje w tym temacie. Regulacje, które są nie tylko anachroniczne, ale absolutnie, że tak powiem, sprzeczne z potrzebami samych migrantów. Używając słowa migranci, my w swojej istocie dokonujemy takiego intelektualnego uproszczenia całego problemu, bo mamy do czynienia w swojej istocie z dwoma grupami ludzi, które mają całkowicie odmienne prawa. Jedną to są ludzie poszukujący azylu, czyli uchodźcy i azylanci, którzy mają prawo do tego, żeby wjechać do innego państwa, złożyć wniosek o azyl i czekać na jego rozpatrzenie. A drugą grupą to są migranci zarobkowi, dla których głównym celem jest przede wszystkim dostanie się do pewnego kraju. Co więcej, wśród tych dwóch grup powinny dominować dwie odrębne logiki. Jedna logika to jest taka, że powinno się po prostu, uchodźcy czy azylanci powinni szukać po prostu miejsca schronienia, niezależnie od tego, gdzie, po prostu tam, gdzie nie ma wojny. Z kolei migranci zarobkowi dążą do dotarcia do tych państw Unii Europejskiej, które cechują się najwyższymi osiągnięciami w sferze socjalnej, dobrobytem i chcą tam się osiedlić. Natomiast między tymi dwoma grupami bardzo często te priorytety niejako się zazębiają. Bułgarzy, zarówno jak i Polacy, chcą w tym kontekście bardzo wyraźnie, wydaje mi się, wytyczyć granice tego, co jest możliwe, a co nie. Natomiast problem polega na tym, że bardzo łatwo jest w tym kontekście wyrzucić dziecko razem z kąpielą. Kiedy mówimy o tym, że musimy uszczelnić granicę, to tą granicę możemy uszczelnić, natomiast nie powinniśmy zapominać o tym, że wśród tych ludzi są tacy, którzy potrzebują pomocy i każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Jeżeli do tego jeszcze dodamy dodatkowy wymiar tego problemu, takiej czysto politycznej rywalizacji i wykorzystywanie migrantów jako narzędzia w grze politycznej, co czyniła Turcja niezwykle skutecznie od 2015 roku i co tak naprawdę wydaje się, że staje się kolejnym narzędziem, którego z kolei Putin chce wykorzystywać do osłabiania Unii Europejskiej w kontekście wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy, no to mamy do czynienia z sytuacją, która w sposób naturalny wymaga bardzo jednoznacznej reakcji. Ta jednoznaczna reakcja niestety koliduje z tymi podstawowymi prawami, którymi rzekomo pali się Unia Europejska. I stąd też reakcja bułgarskich władz jest, wydaje mi się, w kontekście wysłania tych żołnierzy na granicę, bo pamiętajmy, że bułgarską granicę chroni Straż Graniczna, która jest osobną jednostką w bułgarskim aparacie przymusu, to wysłanie żołnierzy na granicę jest takim wsparciem, ale bardzo symbolicznym gestem uszczelniania granicy. Z kolei w przypadku Polski wiemy, że budowa ugrodzenia ma być tym jednoznacznym ruchem, który ma pokazać Białorusinom, że nie będą tolerowane żadne próby świadomego napuszczania osób, które mają chęć przedostania się do Unii Europejskiej przez białoruskie władze. Czy Unia Europejska
że tak powiem, oddziela się od swojego najbliższego otoczenia, mi się wydaje, że tak, że kryzys migracyjny jest właśnie tym czynnikiem sprawczym, który w swojej istocie bardzo wyraźnie zarysowuje granice końca procesu rozszerzenia Unii Europejskiej, czyli tego unijnego, powiedziałbym, limes, poza którym już nie będzie Unii Europejskiej. I to jest, myślę, że poniekąd też takie wytyczenie granicy tego wspólnego, wspólnotowego ładu, który powstaje, i poza nim najzwyczajniej będą obowiązywały całkiem inne sposoby realizacji prowadzenia polityki, co też może być takim elementem bardzo istotnego budowania tej świadomości unijnej. Na ile on rzeczywiście zostanie rozwinięty, to się jeszcze okaże. Z drugiej strony, jeśli chodzi o południową flankę, południowo-wschodnią flankę Unii Europejskiej, te relacje między Grecją a Turcją, one rzeczywiście mają ten dodatkowy posmak bardzo otwartej rywalizacji między Grecją a Turcją, próby Erdogana do uzyskania korzyści zarówno w basenie Morza Śródziemnego, jak i, powiedziałbym, taką dominującą pozycję w regionie. Bułgaria w tym kontekście odgrywała bardzo ciekawą rolę, bo z jednej strony przez Bułgarię prowadził, można powiedzieć, mniej znany, ale jednakże jakże sprawnie funkcjonujący kanał przemytu uchodźców, a z drugiej strony, czy też migrantów, a z drugiej strony był to kraj, który przynajmniej w słowach jego przedstawicieli, przede wszystkim premiera Borisowa, był krajem, który sobie radził z kryzysem migracyjnym i stanowił, że tak powiem, twardą granicę nie do przejścia dla tychże migrantów. I teraz, kiedy w Bułgarii mamy do czynienia z dosyć niestabilną sytuacją polityczną, ta kwestia migracyjna w dalszym ciągu jest takim elementem, który może stanowić źródło, bardzo powiedziałbym, taniej mobilizacji politycznej, strachu przed uchodźcami. Tym bardziej, że oni są widoczni na co dzień. Straż Graniczna nieustannie zatrzymuje nowe osoby na granicy, a ośrodki dla uchodźców są pełne, w związku z czym nie ma nigdzie miejsc, i to samo w sobie powoduje gotowość do napięć społecznych. I wydaje mi się, że to w kontekście tej niepewnej sytuacji politycznej wewnątrz Bułgarii zachęca Erdogana do tej pokusy, żeby również wykorzystywać tą granicę z Bułgarią do tego, żeby ewentualnie tym naciskiem migracyjnym wpływać na Bułgarię, a też na całą Unię Europejską. O sytuacji na granicy bułgarsko-tureckiej mówił dr Spasimir Domaracki z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nim Hussein Oruczewicz. Dziękujemy Państwu za uwagę. Włodzimierz Batuk i Bartłomiej Zapała. Audycja powstała przy współpracy Husseina Oruczewicza. Świat na wskroś.